Powoli Portugalio. I znowu piękny most rozdzielający Hiszpanię i Portugalię. I właściwie rzeka dosyć szeroka. No i ja wjeżdżam na pierwszy pylon. Jeszcze jestem w Portugalii. Most jest wybudowany w 91 roku ubiegłego stulecia. Jak widzicie, bezproblemowo przejazd wygląda, żadnej kontroli oczywiście. Nawet nie ma po boku żadnych służb, tak zwanych przyczajki, tak zwanej przyczajki. Nic. No i drugi pylon. I witamy w Hiszpanii. Cześć. Ostatnio dostałem komentarz, właściwie pytanie. Komentarz, pytanie. Jak brzmi to pytanie, właściwie pytania? Wyświetlam w tej chwili. I z tych trzech widać pytań najłatwiejsze są te drugie i te trzecie. Drugie brzmi cena diesla na stacjach w Portugalii. Ta cena się waha mniej więcej, zależy gdzie. Oczywiście jak zwykle się tankuje, ale jest w granicach 1,60 średnio za litr. Czasami jest taniej, można kupić za 1,50, ale średnia jest 1,60. Im szybsze drogi, tym droższe paliwo, 1,70, 1,80. Od razu dodam gaz, bo tankuję do gotowania i ogrzewania. Gaz, czyli GPL, kosztuje w granicach 1 euro. Przynajmniej to jest stan luty 2023 rok. Trzecie pytanie. Ceny produktów spożywczych. Bardzo krótko i na temat, one są porównywalne z Hiszpanią. Jedne będą ciut droższe, a inne ciut tańsze, ale summa summarum spektrum rzeczy, które się kupuje, od masła, mleka, chleba i tak dalej, koszyk zakupowy wyjdzie Wam bardzo podobny jak w Hiszpanii. Także nie ma większej różnicy. Natomiast pytanie pierwsze jest trochę skomplikowane. Abyśmy wszyscy mówili tutaj o tym samym, tej samym definicji, jak gdyby, kamperowania na dziko, to chciałem poruszyć kwestię taką, że istnieje kilka definicji właściwie, które wciąż pojawiają się w tym kontekście kamperowania. I różnica jest między tak zwanym dzikim kamperowaniem, a pojęciem tak zwanym wolnym parkowaniem, można by to dopowiedzieć, kamperowaniem, ale okej. Dzikie kamperowanie, jedno pojęcie, i drugie, parkowanie kamperem. Takie dwa pojęcia. I właściwie prawo dotyczyć właśnie będzie tych pojęć w Portugalii, tych dwóch. Dzikie parkowanie i parkowanie swobodne, dopuszczalne. Prawo dotyczące właśnie tego typu pojęć w Portugalii zmieniało się kilka razy w ostatnich latach. Może słyszeliście o tym, ale jedyną stałą rzeczą, która nie zmienia się i do tej pory się nie zmieniła i można powiedzieć była zawsze, jest po prostu zakaz biwakowania na dziko. Tak funkcjonuje cały czas. Co to jest, powiedzmy sobie, co to jest dziki kemping według portugalskich przepisów? I ten przepis mówi to, że to jest typowe zachowanie jak na kempingu. A co przez to rozumiemy? Rozstawianie krzeseł, stołów przed kamperem, rozwijanie markizy, nawet dywany niektórzy wystawiają, no żeby piasek nie wnosić i brudu do samochodu, ale też jakieś, Bóg wie co, ogrzewacze, grille, lampki i wszystkie inne rzeczy. Tak, no więc to, o czym mówię, wymieniłem tą listę, to jest po prostu zabronione.
było i jest. Jednak teraz, słuchajcie, na szczęście można trochę już popodróżować sobie po covidowe sprawy i pozostać sobie swoim domkiem mobilnym na trochę dłużej. Co możesz? Możesz zaparkować kamperem i możesz w nim gotować, spać, relaksować się. Wszystko jest według definicji aktualnej w Portugalii, to co teraz wymieniłem, tak zwane wolne stanie. Parkowanie w miejscach dozwolonych. Nocleg, znowu według definicji przepisów portugalskich, nocleg jest zdefiniowany w portugalskim kodeksie drogowym, tak, jako pobyt w kamperze między godziną 22 a 7 rano. No i reguluje tą definicję zapis w takim portugalskim prawie drogowym, o którym mówię. Jeżeli znacie portugalski, to sobie możecie to doczytać, a jeżeli nie, przecież są translatory i tak dalej. I w tym momencie podaję ten artykuł, jaki to jest numer. Czyli ten przepis mówi o tak zwanym definicji noclegu. Teraz dalej, ten sam kodeks wyjaśnia nam również, co mamy rozumieć przez pojęcie kampera. Kampera po prostu, domku, domek na kołach. Lub tym podobnych pojazdów pewnie. No więc tak. Często widzimy najróżniejsze wany, furgonetki, busy już w tej chwili zaparkowane, mimo tego, że jest znak zakazu. Bo ten znak zakazu to jest taki piktogram, taki charakterystyczny kamper z alkową. I według tych użytkowników ten piktogram z tym symbolem kampera alkowa nie odnosi się do ich pojazdów. Spotkałem się z taką interpretacją też. No i tu to prawo portugalskie w tej chwili ściśle wszystko to też zahacza. I według tego prawa nie chodzi o wygląd zewnętrzny pojazdu, a o to, czy w tym samochodzie po prostu mieszkamy, śpimy i gotujemy. Po prostu mieszkamy. O to chodzi, a nie o symbol, piktogram alkowy i to tylko dotyczy tego samochodu. Nie, to dotyczy ten piktogram samochodu, którym mieszkamy. Odpowiednie są też czasami ograniczenia godzinowe, na przykład mówiące o tym dodatkowo, o czym wspomniałem, że to jest zabronione na przykład od 22 do 7. Reguluje to też stosowny zapis w tym kodeksie i wypisuję go tutaj. Bardzo proszę. Istnieją różne znaki zakazujące parkowania samochodami kempingowymi. Czasami określony jest okres, na przykład zakaz parkowania dla kamperów w godzinach od 22 do 7, to co powiedziałem. I na dzień dzisiejszy, co mówią aktualne przepisy, czyli w lutym 2023 roku, przepisy ruchu drogowego dotyczące parkowania w Portugalii. Otóż to, że troszkę się zmieniło. Na początku 2021 roku nowe prawo, które wtedy zmieniano, stanowiło, że w nocy nie wolno parkować kamperami na żadnym publicznym parkingu. A w ciągu dnia nie wolno nawet parkować na parkingach przy plaży. Oznaczało to, że swoboda stania była całkowicie zabroniona. Chodziło o czas covidowy i cały ten boom, który nastąpił. No ale na szczęście teraz to nieco się, ale zmieniło. Latem tego jeszcze roku 2021 uchwalono nową ustawę zmieniającą przepisy ruchu drogowego w Portugalii, która ponownie umożliwia legalne podróżowanie przez Portugalię tak zwanym domkiem na kółkach. I to poza kampingami. Dokładnie chodzi tu o taką ustawę o numerze 66/2001. Ona jest 4 sierpnia tegoż roku. Zacytuję wam to dokładnie, jak to brzmi. Zakaz parkowania kamperami, domkami mobilnymi
i tym podobnymi pojazdami na obszarach sieci Natura 2000, na obszarach ochrony krajobrazu oraz na obszarach objętych planami zagospodarowania przestrzennego wybrzeża, poza dopuszczonymi miejscami postoju pojazdów, bo takie mogą być wyznaczone. To w parkach przyrody kampery, a przez kampery już wiemy, według prawa portugalskiego zaliczają się wszystkie pojazdy, w których się śpi, gotuje i tak dalej, po prostu się mieszka. Czyli nie musi być to alkowa przypominająca faktycznie kamper, to może być wasz wyprodukowany mini kamper, którym śpicie, robicie wszystkie rzeczy. To już jest uważane po prostu według tego prawa za taki pojazd. Czyli wracając, w takich parkach przyrody, jeżeli nawet takim pojazdem staniecie, nie można takimi pojazdami parkować. I tyle na temat, poza wyznaczonymi parkingami. Czyli na tego typu obszarach jest definitywnie zabronione coś takiego. Kara za, jeżeli złapią was na terenie parku 2000 i tego typu podobnych terenach, wynosi od 60 do 300 euro. W tych zapisach, w portugalskim tym prawie kodeksie drogowym, pojawił się też artykuł mówiący o tym, że kamper, mimo tego, że jest stworzony do kamperowania, to wiemy, to jednak jest to samochód. I ten artykuł zwraca na to uwagę, jeżeli to jest tak samo samochód jak inny, to kampery obowiązują takie same zapisy i zakazy jak w przypadku tych innych pojazdów, zwykłego osobowego auta. W tym zapisie mówi się o tak zwanym zachowaniu zaparkowanego kampera na przykład i generalnie wszelkich innych czynności związanych z takim zaparkowanym samochodem. Na przykład na ulicach czy w miejscach publicznych. Stosowny artykuł podaję tutaj. No i ten punkt jest bardzo chyba ważnym też punktem, skoro znalazł się w tych zapisach prawnych według Portugalczyków. Bo ścieki nie powinny trafiać do natury w sposób niekontrolowany. Przepis ten zauważa, że w Portugalii jest naprawdę wiele miejsc publicznych, dostępnych stacji uzdatniania wody, czyli czerpania tej wody, a także na kempingach można prawidłowo na przykład odprowadzać ścieki, wylać kasety i tak dalej. Dalej w tej kwestii Portugalczycy myślą chyba o tym, że zaparkowany kamper, ok, rozrasta się jak gdyby w interpretacji tego przepisu zasięg domu mobilnego. I odnosi się to do tego, że pojazd powinien wyglądać tak, jakby był zaparkowany i kropka, tak jak auto osobowe. Czyli wiadomo, że nie wolno nam niczego ustawić, wystawić na ulicę przed tego naszego kampera, czy za naszego kampera, nieważne, wokół naszego kampera. I nie wolno nam również według tego, tej interpretacji, jak gdyby przedłużać naszego kampera. A przedłużanie naszego kampera w tych przepisach to między innymi otwierzenie okna, które się podnosi do góry. To już jest to. Albo na przykład wysuwanie, już nie będę mówił o markizie, to jest ewidentne, czy też również stopień. To jest to samo. I to nie ma znaczenia, bo zaparkowany samochód powinien być identycznie jak samochód osobowy. Za naruszenie, jest kara za naruszenie tego przepisu, czyli jeżeli ktoś stopień wysunie na miejscu tam, gdzie nie jest dozwolone, to jest kara przewidziana od 30 do 150 euro. Też nie wiem, na czym polega rozpiętość, może tak samo notują i recydywa płaci 150, pierwszy raz 30. Nocleg w kamperach lub podobnych pojazdach na obszarach sieci Natura 2000, obszarach chronionych, obszarach objętych planami zagospodarowania granicy przybrzeżnej jest zabroniony z wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych. Tak mówi artykuł 50, paragraf A1, który tutaj wypisuję.
Zakaz nocowania w parkach przyrody, w tym na oficjalnych parkingach, na których można stać w ciągu dnia, to jest zrozumiałe, ale jest mała podpowiedź ode mnie, że przegląd wszystkich parków przyrody w sieci Natura 2000 można sobie wygooglować, znaleźć pod linkiem po prostu obszary Natura 2000 w Europie. I tam również będą te parki, które są w Portugalii. Wtedy będziemy jasno wiedzieli, że gdzie parkujemy, gdzie się znajdujemy i czy to jest teren ten chroniony. Dalej wracamy do noclegu w kamperze w Portugalii. Czyli przejdźmy do dosyć ważnego, aktualnego punktu. Brzmi on tak. Na pozostałym terytorium i w przypadku braku przepisów gminnych dozwolone jest nocowanie w kamperach zatwierdzonych przez Instytut Mobilności i Transportu rządu Portugalii przez maksymalnie, uwaga, 48 godzin, ale w tej samej gminie, z wyjątkiem miejsc wyraźnie dopuszczających do tego, dla którego nie ustalono limitu nocnego. Może tak być. Dziwny zapis, ale też zrozumiały. Po tych wszystkich zakazach, o których wcześniej mówiłem, mamy w takim razie teraz dobrą wiadomość, bo możemy zaparkować nasze kampery, domki na kołkach na parkingach ogólnie dostępnych, publicznych przez 48 godzin. I co ważne, możemy spędzić na tych miejscach noc. Czyli mieszkać. Zwracam uwagę jednak na zapis, ten dopisek w tej samej gminie, który chyba tutaj jest ważny. To jest chyba o to prawdopodobnie, o to chodzi, aby uniemożliwić po prostu przebywanie ponowne, jak gdyby, że ktoś stał dwa dni i znowu gdzieś przejeżdża i znowu stoi dwa dni w tej samej gminie. Trzeba się trzymać w takim razie pojęcia gminy. No i nie wiem, jeżeli was zahaczą, gdzieś zanotują i znowu spotkają na terenie tej samej gminy, to grozi wam kara według tych przepisów od 60 do 300 euro. Czyli na jednej terytorium gminy możemy stać do 48 godzin, mieszkać, nikt nam nie powinien nic zrobić. Oczywiście tam, gdzie jest odpowiedni znak, jest dopuszczone miejsce do zaparkowania. Oczywiście bez rozstawiania gratów. To jest logiczne, co wynika z poprzednich przepisów, które cytowałem, o których mówiłem. Także no, dobre i to. Można bardzo fajnie. Portugalia też nie jest duża. W związku z tym można co dwa dni gminę następną odwiedzać i poruszać się i nie jest to złe, jest to jakieś już wyjście z tej sytuacji. Mam nadzieję, że chociaż w jakiś sposób rozjaśniłam sytuację prawną, jaka jest aktualnie, przynajmniej w lutym 2023 roku w Portugalii. I powiem tak, że jak spojrzymy na to tak z zewnątrz, to widzę bardzo obiecującą taką możliwość bycia wolnym w Portugalii i to z kamperem, jako tak zwany trip objazdowy. Podczas podróży przez Portugalię swoboda stania jest całkowicie legalną opcją według tego prawa, tych przepisów aktualnych. Jeśli parkujecie na oficjalnych parkingach bez zakazu dla kamperów i jedziecie co drugi dzień, to nie powinno was spotkać nic przykrego i nie powinniście mieć żadnych problemów z prawem. Powiem tak, bo trip w Portugalii zrobiłem, prawie dwutygodniowy. W większych wioskach, miasteczkach zawsze znajdzie się na bocznych, zwłaszcza uliczkach, miejsca tak zwane parkingowe bez żadnych ograniczeń, bez piktogramu, czy nie wolno kamperom. Czyli wszystkim domkom, w których mieszkamy. Łatwo też znaleźć miejsce na opustoszałych jeszcze zimą osiedlach, bo one żyją swoim rytmem w sezonie,
a nie teraz, na przykład w lutym. Też często są tak zwane modne place przy targowiskach i te targowiska też są udostępniane. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, kiedy jest targ, bo w dni targowe no nie staniecie też. Także jest to jakieś wyjście też z sytuacji. Dobrze Google Maps opracować, patrzeć. Aplikacje typu Park4Night ja już dawno nie stosuję jako główne źródło. Jest to jak gdyby poboczne, jedno z trzecich, czwartych źródeł mojej wiedzy. Generalnie nie używam tego jako pierwsze medium. I też Was zachęcam na czuja, na swój nos, na rozmowę z innymi, na przeglądanie po prostu zwykłej mapy i tego, co w tej chwili powiedziałem. Mając na uwadze to wszystko, na pewno możecie zrobić sobie spokojny, bezstresowy trip. To ja Was żegnam w tej chwili. Jak macie jakieś pytania, to zapytajcie w komentarzach. Dziękuję. Morze, jak powiedziałem, jest piękne, bo się ustabilizowało. Idę pobrodzić, bo jest ciepło. Krótkie spodenki nadal są. Już dawno nie wiało, także oby tak zostało, chociaż nie wiadomo. No jest jednak luty, ale no czuć wiosnę. Czuć wiosnę? Myślę, że u Was też już czuć wiosnę. Jeżeli nie, to poczujecie na pewno. Żegnam się, nara, cześć.